No siema, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na taki mały DBR na nadchodzący 2021 rok. W ogóle jak to brzmi, nie będę się na tym bardzo skupiać, ale och, masakra. I dzisiaj po prostu będę wam przedstawiać 21 książek na ten 2021 rok, które bardzo bym chciała i zamierzam przeczytać w przyszłym roku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Postaram się tego jakoś trzymać, bym musiała średnio czytać no więcej niż jedną, powiedzmy dwie książki z tych miesięcznie, żeby to jakoś spełnić. I powiem wam, że jak tak teraz na to patrzę, to wybrałam sobie tyle grubasów, że ja nie wiem w ogóle, co ja sobie myślałam. Ale pomimo tego, że mam setki, dosłownie, nieprzeczytanych książek na półkach, wybranie tych 21 nie było wcale proste. Ale okej, już przejdźmy do filmu. Po pierwsze, mam tutaj książkę, którą w ogóle chciałam przeczytać jeszcze w 2020, ale wiem, że mi się to nie uda. Czyli Pieśń Jutra, trzeci tom Czasu Żniw Samanthy Shannon. To jest książka, którą już umieszczałam w filmie 13 pechowych książek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to odsyłam was do tego filmu. I w tym filmie mówiłam o książkach, które bardzo długo zalegają na moich półkach, nieprzeczytane, i które chciałabym przeczytać do końca roku mniej więcej. Natomiast mi się to nie udało w większości, więc może ten termin sobie trochę przedłużę. Dlatego mam tutaj właśnie Pieśń Jutra. Wciąż nie wiem, dlaczego się za nią nie zabrałam. Naprawdę uwielbiałam pierwsze dwa tomy, szczególnie drugi był po prostu no cudowny, więc no obawiam się teraz po prostu, że już niewiele będę pamiętać, więc mam nadzieję, że autorka troszeczkę jednak w tej książce przypomina, co było w poprzednich, ponieważ niezbyt mi się uśmiecha jakby wracanie do poprzednich dwóch części, mimo że były super, ponieważ są grube i mają małą czcionkę, więc to by troszeczkę, wiecie, spowolniło czytanie tych książek nieprzeczytanych, które dalej czekałam na swoją kolej, więc myślę, że po prostu z buta w pewnym momencie zabiorę się za tę część. Dalej mam książkę Katarzyny Bondy i mam tutaj Pochłaniacza, wszystkie cztery tomy tej serii mam u siebie na półce, natomiast żadnego jeszcze nie czytałam, dorwałam je po prostu wszystkie w jakiejś promocji i stwierdziłam, że chciałabym po prostu zacząć swoją przygodę z Katarzyną Bondą, bo jeszcze żadnej jej książki nie czytałam i myślę, że właśnie zacznę od Pochłaniacza, bo też jakby ta seria jest jedyna na mojej półce Katarzyny Bondy, jaką mam, więc no, będę ją czytać, a przynajmniej mam taką nadzieję, wtedy kiedy będę miała ochotę na jakieś takie kryminalno-thrillerowe książki, to myślę, że ta będzie jedną z pierwszych w kolejności. I jeszcze jedna książka, która właśnie też będzie na taki okres thrillerowo-kryminalny, kiedy będę miała ochotę po prostu takie książki czytać. I jest to Zaginiona dziewczyna, którą ostatnio dorwałam gdzieś za 10 zł plus koszt wysyłki. No jest to książka używana, więc jest w bardzo, bardzo słabym stanie. Jest żółta, jest po prostu z wgniecionymi rogami, no ja bym jej na pewno nie kupiła, jakbym ją miała kupować w jakiejś księgarni, no ale biorąc pod uwagę, że no kupiłam ją używaną, bo była już niedostępna w księgarniach, no to nie narzekam aż tak bardzo. A ostatnio miałam ochotę na tę historię, jakoś tak, nie wiem, coś mi wpadło do głowy, że chciałabym ją przeczytać, więc ją kupiłam i będę ją czytać w 2021 roku. Myślę, że na pewno, chociaż trudno mi tak uznawać, że na pewno będę ją czytać, bo wiecie, te plany czytelnicze często się mocno zmieniają, ale mam na nią ochotę, więc może nawet w najbliższym jakimś czasie. Mam też książkę po angielsku i powiem wam, że ciężko mi było wybrać książkę po angielsku, którą chciałabym przeczytać, bo chciałam też taką dorzucić na listę, ponieważ jeszcze idą do mnie książki po angielsku i w ogóle dajcie znać, czy w jakimś reading vlogu na przykład chcielibyście zobaczyć moją skromną dosyć jednak kolekcję książek po angielsku, bo jest dużo właśnie w twardych oprawach, dużo ładnych książek i jeszcze jak kilka do mnie przyjdzie, to właśnie może wam je w jakimś reading vlogu pokażę, bo jeżeli chodzi o cały Bookshelf Tour, no to na niego jeszcze troszeczkę musicie poczekać niestety, ale nie o tym ten film. Mam tutaj There Will Come a Darkness, wybrałam sobie oczywiście dużą i no troszkę grubszą książkę, takie większe wyzwanie sobie postawiłam, natomiast ona jest absolutnie piękna i jak czytałam jej opis, kiedy ją kupowałam, to mi się spodobał, natomiast już tego za bardzo nie pamiętam. Ale tak mnie kusi, jak ja patrzę na tę moją półkę książek po angielsku, to mnie kusi ta książka, więc myślę, że zabiorę się za nią właśnie w kolejnym roku. Dalej mam kolejnego grubasa, jak już widzicie, czyli Dom z liści. To jest ponoć horror, ale różne są opinie na temat tej książki, ale mimo wszystko chciałam ją przeczytać. O Jezu, akurat otworzyłam na takiej stronie, gdzie jak ja już na to patrzę, to mnie boli. Jak będę czytać, to mnie będzie boleć jeszcze bardziej. Nie wiem, jak bardzo to widzicie. Jakie tu są mikrolitery w tym miejscu. Mikro.
po prostu. Natomiast jest tutaj też wiele stron praktycznie pustych. Postaram się coś takiego znaleźć. O Boże, tutaj jest też tekst do góry nogami. Jak ja będę to czytać? Nie wiem. Ale jestem mega ciekawa tej książki. O, ale są też takie strony na przykład. Albo takie. Więc jest to bardzo interesująco wydane. Mam nadzieję, że mi się spodoba i że mnie wciągnie, bo jest gruba i ciężka, więc jeżeli mnie nie wciągnie, to będzie problematyczne ją przeczytać. Ale no kusi mnie jednak, więc będę się starała ją przeczytać. Tutaj mam też książkę, którą już też pewnie widzicie w kadrze, czyli Manson, CIA, narkotyki, mroczne tajemnice, Hollywood. Książka, którą dostałam na poprzednią gwiazdkę od mojej przyjaciółki i jeszcze jej nie przeczytałam, bo jestem taka beznadziejna i nie czytam książek, które do mnie od razu przychodzą. Natomiast w tym roku ją przeczytam. Zawezmę się i przeczytam, bo mnie bardzo interesuje. I ostatnio nie czytuję za bardzo książek o mordercach, o przestępcach, o psychopatach, a bardzo lubię takie książki, więc myślę, że za Mansona też się muszę w końcu zabrać. Dalej miałam problem, jaki sobie wybrać tutaj reportaż, ale wybrałam w końcu Chrobot, który też mnie kusi od jakiegoś czasu. I jest to Życie najzwyklejszych ludzi świata, jest to reportaż, gdzie autor rozmawia chyba z 8 osobami o zupełnie innych miejsc na świecie, którzy wiodą zupełnie inne życie i ponoć jest to coś fantastycznego. Ja zresztą tego autora też zamierzam kupić jeszcze jedną jego najnowszą książkę, czyli Chwilowa Anomalia, zdaje się, mimo że tej jeszcze nie czytałam, ale podobno no świetne książki autor pisze. Zresztą Samsary jego chyba też mam. To chyba też jest jego książka. No dobra, więc najwyższy czas przeczytać coś w końcu tego autora. Dalej mam książkę, którą powinnam zastąpić właściwie inną książką. Natomiast mam tutaj Dwór Cierni i Róż, Sary J. Maas. Tak, jeszcze nie czytałam tej trylogii, tak, trylogii, ponieważ ja chciałam najpierw skończyć poprzednią serię tej autorki, czyli Szklany Tron. Chciałam jakby zakończyć tę serię, żeby nie mieć dwóch jej serii rozpoczętych, ale mi się to jeszcze nie udało. Mimo że też planowałam już w różnych TBR-ach w tym roku skończenie i przeczytanie Królestwa Popiołów, bo tak się zdaje nazywa ostatni tom, który jest podzielony na dwie części. Zamierzam to przeczytać i po tym jak to przeczytam, będę czytać właśnie Dwór Cierni i Róż. Mogłam wam pokazać właśnie Królestwo Popiołu bardziej w tym filmie, natomiast obecnie Szklany Tron leży u mnie, wiecie, w ten sposób seria leży i to jest oczywiście na samym dole, w ciasnej półce, tak ledwo wciśnięte, więc troszeczkę nie chciało mi się po prostu tego wyciągać. Nieważne, ale tę serię też bardzo bym chciała przeczytać, bo już mam całą zresztą tę trylogię na półce, więc to pójdzie po prostu na pierwszy ogień, jak tylko skończę Szklany Tron w końcu. Ustawiam sobie teraz książki tutaj po drugiej stronie, mam nadzieję, że nie zabiją mojego psa. Kolejna książka, którą tutaj mam, to Żniwiarz, tom 4, czyli Droga Dusz. Ja mam wszystkie tomy Żniwiarza już na swojej półce, tom 3 nawet był moim patronatem i ja po prostu uwielbiam tę serię, natomiast nie wiem dlaczego jeszcze za 4 i 5 tom się nie zabrałam, więc myślę, że w przyszłym roku będzie najwyższy czas, żeby to zrobić, żeby to nadgonić, więc mam tutaj tom 4. Zobaczymy, czy uda mi się przeczytać też tom 5. Mam taką nadzieję, ale no zobaczymy. Natomiast chciałabym wrócić do tego świata, do tej historii, bo bardzo to naprawdę lubię, wiecie, mitologia słowiańska, tutaj demony i żniwiarze, którzy się nimi zajmują i no poplątana jest to dosyć historia i jeszcze na koniec 3 tomu to się chyba troszkę bardziej poplątało, więc ja wciąż nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie przeczytałam, ale zrobię to. Zrobię to w 2021. Kolejna książka też polskiej autorki to Bogowie muszą być szaleni, czyli drugi tom heksalogii o Dorze Wilk Anety Jadowskiej. Pierwszy tom mi się bardzo podobało, mimo różnych takich mankamentów, o których już wam mówiłam w jakimś pewnie wrap-upie, podsumowaniu czytelniczym właśnie. Natomiast jestem bardzo ciekawa kolejnych tomów i seria ma fajny pomysł, fajnie ten świat jest wykreowany, bardzo mi się to podoba, więc no jeszcze ten dowcip właśnie Anety Jadowskiej, który tutaj momentami się przejawia, właśnie niektóre takie rzeczy, to jest po prostu prześwietne, więc bardzo chcę wrócić do tej serii, może uda mi się przeczytać więcej niż tylko ten jeden tom, ale to zobaczymy, natomiast na pewno będę się zabierać za Anetę Jadowską jeszcze w przyszłym roku. Tutaj też mam książkę, która była właśnie w 13 pychowych książkach i której wciąż nie przeczytałam przez jej rozmiar i przez to, że jest ponoć bardzo dołująca i ciężka, nie tylko gabarytowo,
czyli oczywiście Małe życie. Natomiast słyszałam bardzo wiele pozytywnych opinii na temat tej książki. Bardzo chcę się za nią zabrać i ona też już długo leży na mojej półce. Więc no może wreszcie w 2021 mi się to uda. Myślę, że na pewno będę chciała zacząć tę książkę i myślę, że spodoba mi się na tyle, że mimo ciężkiego klimatu, ciężkiej tematyki będę chciała ją czytać i ją przeczytam, bo jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. Jak nabiorę ochotę na właśnie coś takiego cięższego, smutniejszego, to wtedy sięgnę po tę książkę bardzo chętnie, bo no naprawdę chcę się przekonać, o czym tak ludzie mówią, że co tutaj jest takiego dobrego tak naprawdę. Natomiast to będzie wyzwanie. To będzie zdecydowanie wyzwanie, ale no to nie jest jedyna gruba książka w tym TBR-ze, więc tak? Kolejną też dosyć grubą i dużą gabarytowo książką jest Homo Deus. Homo Deus czekał na przeczytanie, aż skończę czytać Życie. Skończyłam w październiku, a Sapiensa czytałam no jeszcze wcześniej i Sapiens mi się strasznie podobał. Natomiast tak, Homo Deus na pewno pójdzie też na pierwszy ogień, jeżeli chodzi o taką literaturę popularno-naukową właśnie w przyszłym roku. W grudniu raczej nie będę miała po prostu czasu, żeby się zagłębiać w tę książkę, raczej będę lżejsze i krótsze książki czytać. Dlatego po prostu to myślę, że pójdzie na start już w styczniu albo w lutym, bo Yuval Noah Harari w Sapiensie po prostu pisał w świetny sposób, bardzo mnie ta książka wciągnęła, zaciekawiła, bardzo mi się podobała, przyjemnie mi się ją czytało, więc Homo Deusa również chcę przeczytać jak najszybciej. Kolejna jest książka, którą myślałam, że może jeszcze przeczytam w tym roku, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy mi się to uda. Natomiast mam tutaj Tylko ludzie, czyli trzeci tom Śpiących gigantów. Śpiący giganci byli bardzo fajną i bardzo ciekawą książką. Wciągnęłam się strasznie w tę lekturę. Miała niesamowicie intrygujące zakończenie i przez to od razu zabrałam się za tom drugi po jej czytaniu, który podobał mi się jeszcze bardziej. I tam zakończenie jest chyba jeszcze bardziej wstrząsające. I nie wiem, jak to się stało. Chyba miałam taki, może nie wiem, trochę, może nie tyle przez historię, co chciałam po prostu przerzucić swój umysł na inne fabuły, inne światy i tak dalej, więc czytałam inne książki. Natomiast bardzo ta seria jest dla mnie ciekawa i intrygująca i nie podejrzewałam, że sci-fi mnie tak zainteresuje. Są dwie takie serie sci-fi, które w sumie mnie bardzo zainteresowały, ale o tym jeszcze za chwilę. Więc Tylko ludzie na pewno będę czytać w 2021 roku, chociaż może jeszcze uda mi się przynajmniej ją zacząć w tym roku, ale nic nie obiecuję. Natomiast strasznie mnie ciekawi, jak ta historia się zakończy, jak to się wszystko rozwiąże, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa i bardzo pozytywnie nastawiona na tę lekturę. No i kolejna seria właśnie sci-fi, która bardzo mi się spodobała po przeczytaniu pierwszego tomu i wreszcie mam na swojej półce też tom drugi i trzeci, które dorwałam na Skupshopie. I mam nadzieję, że przynajmniej tom drugi w przyszłym roku przeczytam, natomiast gabarytowo one też są troszkę już większe niż tom pierwszy. Mam tutaj Ciemny las, czyli drugi tom Problemu Trzech Ciał. Problem Trzech Ciał to jest właśnie chińskie sci-fi. Ale było naprawdę bardzo fajne i mimo, że było takie dosyć pokomplikowane, że momentami w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi tak do końca, to jednak było takie bardzo skłaniające do myślenia momentami. Niektóre były takie cytaty już szczególnie w drugiej połowie książki, które tak przykuwały moją uwagę i ponoć z kolejnymi tomami to jest jeszcze bardziej nakreślane, jeszcze więcej jest tego, więc szczególnie jestem tego ciekawa. Mam tutaj tom drugi, który już ma no sporo stron, 670 prawie, a tom trzeci jest jeszcze grubszy, więc troszeczkę gabarytowo mnie to po prostu, wiecie, onieśmiela. Natomiast będę chciała to bardzo przeczytać, bo naprawdę moje wrażenia po tamtym tomie były bardzo pozytywne, więc szczególnie chcę się zabrać za kolejne te książki. Mimo, że no ja sci-fi nie lubię, a tu proszę bardzo, dwie serie sci-fi, które tak mną wstrząsnęły. I mam jeszcze jedną książkę sci-fi, słuchajcie, którą chcę przeczytać. I jest to Do gwiazd Brandona Sandersona. Chcę to przeczytać, bo podobno jest świetna, to po pierwsze, a po drugie to jest Brandon Sanderson. A ja już czytałam jego właśnie Zmogły Zrodzonego, który był fantastyczny i czytałam trylogię Mścicieli, które jest troszeczkę bardziej już młodzieżowe i na niższym jakby poziomie, ale mimo wszystko mega mi się podobało. Myślę, że pan Brandon Sanderson stanie się jednym z moich ulubionych autorów i chcę po prostu przeczytać również tę jego książkę, żeby przekonać się, czy tak będzie. Mam nadzieję i myślę, że ma no dobre predyspozycje do tego.
I jestem tej książki bardzo ciekawa, szczególnie jak dziewczyny zaksiążkowane o niej mówiły ostatnio i Zuza i Tola, to po prostu tym bardziej mnie to jakby zaciekawiło i zechciałam po prostu po tę serię, chyba to jest seria, bo już widziałam też inny tom tego, zechciałam po prostu po to sięgnąć. No i Brandon Sanderson, tak? To tutaj chyba nie potrzeba wiele tłumaczenia. Kolejna jest książka, którą też wszyscy polecają i też mówią, że jest bardzo dobra. Mam tutaj Historię pszczół, to już troszkę z innej beczki. To jest, zdaje się, z literatury pięknej, historia o tym, co by się działo, jakby wyglądało życie, jakby pszczoły wyginęły po prostu. I są tu chyba trzy perspektywy czasowe, z czasów, kiedy jakby są pszczoły, kiedy wymierają i kiedy już ich nie ma. I bardzo mnie ta książka ciekawi, tym bardziej, że zakupiłam sobie również Błękit tej autorki i obie te książki bardzo chcę przeczytać. Natomiast jakąś taką mam myśl, żeby zacząć jednak od Historii pszczół i postaram się to zrobić. Też myślę, że będzie się ją szybko czytało, bo w środku wygląda tak, no wiecie, całkiem spora czcionka i mało tekstu, więc może się czytać szybko i mam nadzieję, że mnie również zachwyci kiedyś, parę lat temu, kiedy początkowo ta książka, nie wiem, czy wychodziła, czy mówiło się o niej na początku, to ja miałam takie, Boże, po co miałby ktoś czytać o pszczołach, jeżeli ktoś się nie interesuje pszczołami i robakami i produkcją miodu, no to po co można czytać o pszczołach? A teraz mnie naprawdę to zaciekawiło i będę to czytać, więc jak widzicie, moje gusta czytelnicze się bardzo poszerzają i zmieniają. Kolejna książka, coś chciałam wziąć ze swojej azjatycko-japońskiej półki do tego TBR-u i zdecydowałam się oczywiście na najgrubszą książkę, którą tam znalazłam. O, tutaj mam też zakładkę! Dobra, nieważne. Mianowicie ja mam tutaj 6-4, które zdaje się jest thrillerem japońskiego autora bądź autorki. Autora. No jest też grubaśne, natomiast widziałam to parę razy i w końcu to wzięłam. I ciekawi mnie. Tutaj było coś o porwanej córce, czy coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Ale japoński thriller to może być coś ciekawego, dlatego zdecydowałam się właśnie tę książkę wrzucić do mojego TBR-u, kiedy będę miała ochotę właśnie na thrillery, a też z drugiej strony na takie trochę japońskie klimaty, no to jestem tego bardzo ciekawa i mam nadzieję, że mi się spodoba. Dalej mam książkę, na którą po prostu od czasu do czasu patrzę i ona tak do mnie woła i w ogóle tak mnie ciągnie do niej, ale wciąż tyle czasu się za nią nie zabrałam. Mam tutaj Anne Bishop i Pisane szkarłatem. Wydaje mi się, że odkładam czytanie tej książki, znaczy wiem, że odkładam czytanie tej książki, dlatego że zaczęłam trylogię Czarnych Kamieni, pierwszy tom właśnie tej autorki, który mi się absolutnie nie podobał, był straszny. Mam też drugi tom właśnie tamtej serii na swojej półce, za który też boję się zabrać. I myślałam, żeby zabrać się właśnie najpierw za tamten tom, żeby się przekonać, czy tamta seria na przykład nie staje się lepsza, bo tak też słyszałam. Natomiast fabularnie bardziej ciągnie mnie do tej serii, do tych książek, do serii Inni, ponieważ tutaj mamy zmiennokształtnych, czyli ludzi zmieniających się w zwierzęta i ten temat wydaje mi się bardzo interesujący. No i w ogóle ta seria tak fajnie wygląda, ja mam dwa tomy też tej serii na półce, ta seria by tak fajnie wyglądała, ona ma takie jakieś fajne okładki, mnie się akurat podobają wyjątkowo te okładki z twarzami, więc mam nadzieję, że w końcu się przełamie i mimo beznadziejnej książki, którą nawet nie pamiętam jak się nazywała, pierwszego tomu Czarnych Kamieni, to mam nadzieję, że ta mi bardziej przypadnie do gustu, że mnie wciągnie i że polubię się po prostu z tą autorką trochę bardziej przez tę serię. Mam też książkę, którą kupiłam bez żadnych promocji i w ogóle dlatego, że bardzo chciałam ją na tamten moment przeczytać i ostatecznie nawet jej nie tknęłam oczywiście, bo ja kupuję za dużo książek, żeby je czytać od razu po kupieniu. Mam tutaj Niby noc Jaya Kristoffa, Wojny lotosowe, Tancerze burzy, to była po prostu fantastyczna trylogia i ja ją po prostu polecam z całego serca, jest naprawdę cudowna, więc no konieczne było dla mnie zabrać się za inne książki tego autora, szczególnie, że słyszałam, że Niby noc jest właśnie bardzo dobrą książką, jest bardzo fajną historią i trylogią w ogóle, więc no będę ją czytać, będę ją w końcu czytać w 2021 roku, szczególnie, że ostatnio mam ochotę na fantastykę i ta ochota się utrzymuje już od jakiegoś czasu, więc myślę, że przynajmniej na początku przyszłego roku trochę więcej fantastyki będę czytać, dlatego ta też tutaj musiała się
znaleźć na tej liście. Dalej mam coś, co może nie być dla Was zaskoczeniem, jeżeli oglądaliście ostatnie moje filmy. Mianowicie mam tutaj Karmazynową Koronę, czyli czwarty tom Siedmiu Królestw Cindy Williams-Chimy. Seria, która zaczyna się od Króla Demona. Ja ostatnimi czasy czytałam drugi tom tej serii, który w porównaniu do pierwszego podobał mi się o niebo lepiej. Mam nadzieję przeczytać w tym roku jeszcze trzeci tom, oby mi się to udało, jeżeli nie, to wtedy przejdzie na przyszły rok. Natomiast jeżeli mi się uda, a nawet jeżeli mi się nie uda i przeczytam go w przyszłym roku, to będę chciała ten tom też przeczytać w przyszłym roku, żeby mieć tę serię skończoną. Po prostu mam cichą nadzieję, że tom trzeci i czwarty będą tak dobre jak tom drugi i że nie będą przypominały pierwszego, tylko że tak jak drugi mnie wciągną. No jestem mega ciekawa tej historii, bo po tomie drugim naprawdę strasznie mnie wciągnęła, zaciekawiła, te postaci mnie bardzo zaintrygowały, przyciągnęły do siebie, tak zdecydowanie bardziej się przejmuję ich losami, więc tak, będę chciała skończyć tę serię i zobaczyć, jak ona jakby w całości wygląda, jaką w całości mam o niej opinię. Czy tylko pierwszy tom był taki słaby, czy po prostu to się jakoś przeplata, no jednak trzymajcie kciuki, żeby po prostu drugi i trzeci tom mi się spodobał równie co trzeci i czwarty tom, żeby mi się spodobał równie co drugi. I jest jeszcze jedna książka, której też mogliście się tutaj spodziewać. Autor, którego wspominałam już w tym filmie, seria, którą wspominałam już w tym filmie, Brandon Sanderson i Studnia Wstąpienia, czyli drugi tom z Mgły Zrodzonego. No, tutaj też troszeczkę gabarytowo mnie to onieśmiela, szczególnie, że już z Mgły Zrodzonego nie czytało mi się szybko, mimo że mi się bardzo ta książka podobała. Ta ma już 790 stron, więc to będzie ciężkie. Znalazłam ją też w audiobooku, w dwóch częściach jest audiobook tej książki i zastanawiałam się nad przesłuchaniem jej, ale troszeczkę bardziej jednak chciałabym przeczytać ją, wiecie, samodzielnie i mam nadzieję, że to zrobię, bo pierwszy tom był cudowny, a ponoć z tomu na tom jest tylko coraz lepiej, więc z jednej strony się obawiam, z drugiej strony nie mogę się doczekać, ale Brandon Sanderson, no to koniecznie to musi być przeczytane. Koniecznie musi być przeczytane. Wszystko jedno, czy przeze mnie, czy słuchając w audiobooku, musi być przeczytane w 2021 roku, bo po prostu jak nie, to nie wiem, strzelę sobie w stopę. Nie no, nie dosłownie, nie bierzcie tego jako jakiś promise tutaj. I wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeszcze może szybko zliczę te książki, czy na pewno jest ich 21. Tak, 21 książek, które chcę przeczytać w 2021 roku. Aż już troszeczkę mi odebrało głosu, jak teraz cały czas o nich nawijałam. Dajcie mi koniecznie znać, jakie wy książki planujecie przeczytać w przyszłym roku, czy macie jakieś konkretne plany i macie kilka takich książek, które na pewno w przyszłym roku chcecie przeczytać. Jestem tego bardzo ciekawa. Natomiast, no, jeżeli chodzi o ten filmik, to by było już na tyle. Jeżeli któraś z tych książek was zainteresowała, jeżeli chcecie zrobić jakieś książkowe zakupy, to odsyłam was do linka w opisie, gdzie znajdziecie fajne tanie książki, oczywiście na stronie taniej książki. Jeżeli zrobicie zakupy przez ten link, to ja dostaję z tego jakiś mały procent, was to w żaden sposób dodatkowo nic nie kosztuje. No, oprócz tego też na dole macie linka do strony z fajnymi kawami i herbatkami, jeżeli chcecie komuś zrobić fajny prezent świąteczny, polecam tam zajrzeć, bo są naprawdę fajne rzeczy, których ja też używam. Natomiast tak, w tym filmiku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się po prostu w kolejnych. Do zobaczenia. To pa. Help me! Help me! Huh? Ah! Help me! What the f- Help! Dajesz radę! Nie! Głupi! Weź to ze mnie!